Mówicie, że jesteśmy rasistami. Mówicie, że jesteśmy faszystami. Więc dlaczego nie dajecie swoich córek Arabom, a synów nie żenicie z mużem? Pewnie zastanawiają się Państwo, co ja tutaj robię. Otóż w oczekiwaniu na to, aż zbiorą się Państwo przed ekranami, postanowiłem wyczyścić pewną rzecz, a mianowicie przycisk, który dotarł do nas w tym tygodniu do Radomia prosto z Ameryki, a jakże z okazji osiągnięcia poziomu 100 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube Marek Miśko Czuwaj. Napisałem nawet na tę okazję wzruszający, melancholijny wiersz, bo zastanawiałem się, jak uczcić takie wydarzenie, a w tym wierszu zawarłem oczywistą, ale też nieoczywistą prawdę. Zarazem ma on charakter bardzo nowoczesny, dlatego proszę o maksymalne skupienie. Także proszę też o muzykę i zamieniamy się w słuch. Fajka i ustka, cnota, konkordat, Yeti, Obajtek, Urząd i Torbat. To takie miasto w Iranie, ten Torbat. Uradowany Błaszczak w ekranie, Czarka do Ewy nawoływanie, strój olimpijski, ryś syberyjski. I to w zasadzie koniec. Bo na tyle było mnie stać. W Radomiu dzisiaj była bardzo nieprzychylna ku tworzeniu pogoda. I w zasadzie tyle też bym miał do powiedzenia na temat instytucji, która mi to wysłała. Chociaż bardzo sobie cenię, że dotarło. Ponieważ jest to symbol naszego wspólnego sukcesu i za ten przycisk nie im, ale wam. Dziękuję. Później odstawimy go na półkę. Tymczasem, moi mili, w rozwiniętej i nowoczesnej części świata, bez zmian. Dziś o 8.30 rano na południu Francji eksplodowały dwa zaparkowane przed synagogą samochody, które natychmiast stanęły w płomieniach. Ranny został jeden policjant, który jako pierwszy pojawił się na miejscu zdarzenia. Władze poinformowały, że przyczyną było podpalenie dwóch samochodów przed synagogą Beit Yaakov w La Grande Motte. Tak się nazywa ta miejscowość, czy też region. No a w jednym z pojazdów znajdowała się ukryta butla z gazem. Na zachodzie, jak widać, sobie poradzili. Z Francji jedziemy teraz w kierunku Niemiec, a dokładnie w okolice Düsseldorfu, bo tam wczoraj w Solingen, mieście liczącym niespełna 170 tysięcy mieszkańców, które to miasto znane jest jako centrum produkcji noży i innych narzędzi kuchennych, pewien mężczyzna o pochodzeniu, którego prawdy oczywiście powiedzieć nie można na ten temat, zasztyletował 11 osób, z czego 3 poniosły śmierć na miejscu. Jak podawał jeszcze 20 sierpnia lokalny portal Solingen Magazine, na głównej ulicy w sobotę i niedzielę, no czyli dziś i jutro, bo tak to miało właśnie przypadać, prezentowane będą stoiska Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Ochrony Środowiska. Życie potrzebuje różnorodności. No i oto różnorodność w najgorszym lewackim wydaniu została zaprezentowana dzień przed, czyli wczoraj. Tak oto zamachowiec postanowił urozmaicić lokalne atrakcje podczas obchodów 650-lecia istnienia tego miasta. Oczywiście wszystkie zdarzenia, zarówno te wczorajsze, jak i te, które mogliśmy obserwować w Rzeszy na przełomie ostatnich 5-6 lat, nie mają żadnego związku z katastrofalną polityką niemieckiej władzy, unijnej władzy, i można byłoby to nawet mieć w najgorszym poważaniu, gdyby nie to, że współczesne oświecenie jest właśnie instalowane w Polsce i znajduje wielu obrońców. Otóż Gazeta Wyborcza i wszyscy, którzy dookoła się niej gromadzą i nie mają wstydu, aby się gromadzić, informuje, że w Polsce przecież również dochodzi do ataków nożowników, że jakiś ojciec psychopata zabił żonę i dziecko, że jakiś pseudokibic z maczetą biegał po Krakowie i odciął komuś rękę. Ja tutaj widzę pewne zależności i różnice pomiędzy pospolitymi bandytami i przestępcami, bo przecież oni zdarzają się wszędzie, a pomiędzy konkretnymi przestępstwami, które następują w wyniku ściągnięcia do Europy pewnej grupy ludzi. A jeżeli nawet lewacy mają rację, to skoro w Polsce występuje przestępczość i nie możemy sobie z nią w jakiś sposób poradzić, to potrzebni są nam kolejni przestępcy, którzy do tego worka dorzucą swoje 3 grosze? Jest też w końcu różnica pomiędzy tymi, którzy załatwiają jakieś tam porachunki pomiędzy gangami, swoimi grupami, czy też psychopatą, który raz na jakiś czas pojawi się, jak rzekłem, w każdym kraju, no a pomiędzy tymi, którzy ze znanych sobie tylko powodów, o których nie można mówić na YouTubie, wchodzą nagle w tłum ludzi i dokonują rzezi. Czy to za pomocą noża, pałki, karabinu, czy rozpędzonego samochodu. Ja różnicę widzę, lewacy nie.
Nad Wisłą tymczasem moi mieli stabilnie. Niemcy piszą nam podręczniki do historii. I to nie poprzez jakieś tam zakulisowe działania, jak to było drzewiej, ale wprost. I bardzo zawiodą się ci, którzy myślą, że jest to nowa inicjatywa powstała za czasów panowania obecnej, niemiecko-lojalnej, bym powiedział, władzy. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o tym, co rozlało się już po Polsce, a zbiera żniwo w krajach Zachodu. Zastanowimy się też nad tym, cóż takiego chcą przekazać naszym dzieciom niemieccy twórcy polskiego podręcznika do historii, pomyślimy, jak możemy na to zareagować i sprawdzimy, czego uczą swoje młode pokolenia o Polsce i Polakach nasi partnerzy z Francji i Niemiec. Witajcie, rozgośćcie się, no i czujcie się jak u siebie, póki jesteśmy jeszcze u siebie. Już 106 tysięcy widzów zdecydowało się zasubskrybować kanał Marek Miśko Czuwaj. Jest nam z tego powodu bardzo miło, tym bardziej, że niewielu dawało szansę na tak szybkie osiągnięcie tego oto pułapu. Tymczasem nie zwalniamy tempa i coraz szerzej wychodzimy z naszą działalnością poza internet. Zresztą to wam obiecałem. Dowód bardzo proszę. Oto 7 września w sobotę o godzinie 16 spotykamy się w pubie Jama przy ulicy Rwańskiej 19 w Radomiu, gdzie razem z przyjaciółmi organizujemy coś naprawdę dużego. Festiwal sąsiedzki. Pytanie po co? Aby przestać być dla siebie anonimowymi ludźmi. Wśród sąsiadów rzecz jasna. Jak mawiają socjologowie, aby móc przeciwdziałać atrofii więzi społecznych. Będzie muzyka na żywo, rozmowy o Polsce i konserwatywnym aktywizmie na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa. Wszyscy czujcie się zaproszeni. Będzie napitek, będzie popitek, który kupujemy, uwaga, tylko za gotówkę w tejże jamie. Jeżeli ktoś natomiast trafił tutaj przypadkiem i, mówiąc eufemistycznie, nie zalicza się do grona sprzyjających Czuwajowi i liczy na zrobienie jakiegoś zamieszania podczas tej imprezy, pragnę poinformować, że ekipę mamy nietęgą, pamiętającą jeszcze co nieco ze starych dobrych lat, gdy Rwańska nie tworzyła tak miłego otoczenia. Także już na tym etapie można sobie wybić z głowy jakieś bliżej niesprecyzowane podejścia do tego lokalu. Także przybywajcie, Czuwaje z Radomia i okolic, 7 września, godzina 16, Radom, Rwańska 19, pub Jama. Festiwal sąsiedzki o nazwie Kultura na ostro. Dlaczego na ostro? Bo Rwańska była kiedyś ulicą, na którą wychodzić było strach. Kiedyś rządziła tu przemoc i ostre zasady. Dziś zasady są te same, ale rządzi wzajemny szacunek, Polska i jej kultura. Chcemy dać przykład i pokazać każdemu w Polsce, że potrzeba niewiele, aby budować pozytywne relacje społeczne i od nowa utrwalać narodową jedność, bo taka jest dzisiaj w moim przekonaniu potrzeba. Jeżeli natomiast już poza realem, ale w internecie, ktoś z Państwa chciałby pomóc w rozwoju i trwaniu kanału Marek Miśko Czuwaj, zachęcam właśnie teraz do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu dalej za pomocą linka, w SMS-ach, komunikatorach, mailach, w czym tam sobie chcecie. To wszystko wpływa na wzrost wyświetleń i omijanie nieprzechylnego nam algorytmu o wiadomej prowieniencji. A wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki Wam. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez Was po prostu Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. W momencie nagrywania tego programu, czyli w sobotnie popołudnie, a co za tym idzie kilkanaście godzin po brutalnym morderstwie w Solingen, niemieckie służby nie zdołały jeszcze ująć zamachowca. Oczywiście mundurowi wraz z władzami miasta robią co mogą, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, dlatego o 11.25 wydały komunikat następującej treści.
Policja apeluje do mieszkańców Solingen o zachowanie ostrożności, informuje niemiecki dziennik Der Spiegel. Ludzie w centrum miasta powinni zachować ostrożność, powiedział rzecznik policji w Düsseldorfie. Wzywa się każdego, kto zobaczy podejrzaną osobę, o natychmiastowe poinformowanie służb i pod żadnym pozorem nie zbliżanie się do niej i nie podejmowanie żadnej rozmowy. Rzecznik policji Markus Zeitz zaprzeczył doniesieniom z soboty, jakoby sprawca celowo dźgał swoje ofiary nożem w szyję. O, to bardzo pocieszająca wiadomość. O, bardzo miło z jego strony, że celował gdzie popadnie, dając swoim ofiarom jakiekolwiek szanse na przeżycie tych skrytobójczych ataków. Może należy więc wyrazić jakieś podziękowania za to, że terrorysta był uprzejmy pozbawić życia tylko 3 osoby na miejscu, a 8 tylko ranić. W końcu impreza, na której doszło do morderstwa, chlubiła się nazwą Festiwalu Różnorodności. A nie, tu przepraszam, mamy informację z ostatniej chwili. Otóż władze państwa zdecydowały się na odsyłanie inżynierów lotami rejsowymi do Brukseli. Jak? A nie, to nie to nie o Niemcy chodzi. O Węgry. O Węgry, to Węgrzy. Węgrzy zapowiedzieli, że kary nakładane na ich kraj za nierealizowanie tej polityki imigracyjnej są wyjątkowo podłe, no ale ostatecznie zgadzają się na przyjmowanie inżynierów, jednak będą oni natychmiast wysyłani do naszego nowoczesnego Babilonu, czyli do Brukseli właśnie. A w Niemczech natomiast jest bez zmian, no. Aby utulić mieszkańców Solingen w żalu, głos zabrali oczywiście kto? Politycy. Co jeden to mądrzejszy. I oto minister spraw zagranicznych Niemiec, Annela Baerbock, napisała w poście na Twitterze: zdradziecki atak w Solingen na ludzi, którzy świętowali 650. rocznicę swojego miasta, głęboko mnie zaszokował. Moje myśli są z rodzinami i przyjaciółmi ofiar. I moje podziękowania dla sił bezpieczeństwa, które intensywnie poszukują sprawcy. Głęboko mnie zszokowało. Moje myśli są z rodzinami. No ja z kolei myślę, że obywatele, którzy powierzają władzę nad swoim krajem politykom, to ci właśnie obywatele woleliby raczej, aby nie myśli pani minister były kierowane ku rodzinom ofiar, ale konkretne działania, za które bierze przecież pieniądze. Bo oto, proszę państwa, musimy sobie wyobrazić, że istnieją na świecie ludzie, którzy wcale zszokowani nie są. No do grona takich osób, i myślę, że mogę to powiedzieć z wielką pewnością, należymy chociażby my, no ja i państwo, którzy zgromadzili się podczas dzisiejszego czuwaja. Politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo obywateli, którzy to obywatele płacą na nich podatki, wyspecjalizowali się w ostatnich czasach w składaniu mistrzowskich kondolencji, w organizowaniu marszów milczenia. A my już nie chcemy milczeć i milczeć nam nie wolno. No ale nie tylko minister spraw zagranicznych Niemiec przesyła buziaki i uściski do lokalnej społeczności zza swojego biureczka i pilnie strzeżonego urzędu. Oświadczenie wydała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jestem głęboko wstrząśnięta brutalnym i podstępnym atakiem w Solingen. Moje myśli są z rodzinami zmarłych i rannych, którym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Potrzebujemy jasności co do tła tej zbrodni tak szybko jak to możliwe. Chce pani jasności? Bardzo proszę. Ściągnęliście do Europy, czyli naszego wspólnego domu, ludzi, których nie da się zweryfikować, wśród których znajduje się wielu przestępców i nie potraficie nad tym zapanować. Co chwilę przecież słyszymy, że zatrzymany napastnik był bardzo dobrze znany, policji oczywiście znany, ale wielkie media, które są na waszych usługach, nie zadadzą bardzo prostego pytania: skoro był znany z działalności przestępczej, to dlaczego nie został z Europy wyrzucony? Przecież ideą, którą nas nieustannie karmiliście, było to, że Europa jako kontynent rozwinięty musi pomagać tym, którzy szukają nowego szczęścia, życia, z dala od troski i problemów swojej codzienności w krajach trzeciego świata. W tych waszych buńczucznych zapowiedziach nie było nic o tym, że będziemy utrzymywać tutaj przestępców i bandytów. Ale nie myślcie, moi mili, że takie coś dzieje się tylko w zachodniej Europie. Oto dotarły przecież do nas ostatnio informacje, że inżynier, który na Śląsku przyłapany in flagranti na Golasa w biały dzień, gdy publicznie defekował do zbiornika, w którym kąpali się ludzie, był oczywiście co? Znany Straży Granicznej i Policji z obscenicznych i złych zachowań. Dostał nawet od państwa nadwiślańskiego nakaz wyjazdu z Polski. A na czym ten nakaz polegał? No na tym, że powiedzieli mu kiedyś, jak go złapali, że ma zawinąć dupę w troki, ale jak widać, prośba ta nie była wystarczająco przekonująca.
Złapany więc na gorącym uczynku po raz drugi, został zapakowany w samolot do Senegalu za nasze pieniądze i odesłany tam, gdzie robienie kupy do jeziora nikogo specjalnie nie dziwi. I nie jest to kwestia pogardy do drugiego człowieka, ale różnic i barier cywilizacyjnych, norm, które muszą spełniać, zanim tutaj przyjadą, jeżeli już w ogóle mają przyjeżdżać. To do czego jestem ostatnio w ogóle nie przekonany. Wracając jednak do jaśnie oświeconej Europy, na komunikacie pani von der Leyen, naszego słoneczka, się nie zakończyło. Otóż w sukurs jej idzie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola. Nawet nie wiedziałem, że taka kobieta istnieje i że ona w Parlamencie Europejskim czymś przewodzi. I ona również dołączyła do głosów potępiających ataki i wyrażających nadzieję na szybki powrót do zdrowia rannych. Jestem głęboko wstrząśnięta tym strasznym atakiem na niewinnych obywateli podczas festiwalu miejskiego w Solingen. Nienawiść i przemoc nie mogą mieć miejsca w naszym społeczeństwie. Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Ja myślę, że ktoś im pisze te SMS-y i oni po prostu dalej je puszczają, czy te tweety tak samo, bo to wszystko jest dokładnie o tym samym. Pamiętam, jak kiedyś, kilka lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze brutalne zamachy tak blisko polskiej granicy, czyli w Niemczech, politycy unijni razem z Donaldem Tuskiem na czele, a jakże, bo przecież był wtedy królem Europy, szli ramię w ramię pełni nadziei w przyszłość w towarzystwie uzbrojonej ochrony i mówili, że nie możemy dać się zastraszyć. Mówili, że nie możemy dać satysfakcji terrorystom, że Europa się nie da. No więc tak się nie dała, że kolejne miasta położone nieopodal Solingen odwołują właśnie wszystkie imprezy plenerowe przewidziane na najbliższe dni. Jak myślicie, co łączyło festiwale organizowane w okolicy Düsseldorfu, no poza tym, że miały odbywać się właśnie dzisiaj i jutro? Większość miała charakter wzajemnego poznawania kultur. A tak. Uroczystości w sąsiednich miastach zostały odwołane. Festiwal kultur zaplanowany na sobotę i niedzielę w Heilden się nie odbędzie. Burmistrz miasta Klaus Pommer powiedział w oświadczeniu: jesteśmy przerażeni i głęboko zasmuceni strasznymi wydarzeniami, które wstrząsnęły naszym sąsiednim miastem Solingen. Ze względu na sytuację bezpieczeństwa, no ale przede wszystkim ze współczucia dla mieszkańców sąsiedniego miasta, podjęliśmy decyzję o odwołaniu festiwalu kultur Heilden. Współczucia? No, na mój nos to po prostu trzęsiecie portkami, bo nie jesteście w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. Naściągaliście do własnego miasta i do własnego kraju ludzi, wśród których znajdują się terroryści, i dzisiaj niewinni mieszkańcy, którzy płacą na wasze pensje, giną z ich rąk na własnych ulicach. I to jest powód. Tegoroczny festiwal wina w mieście Hahn, około 10 km od Solingen, również został odwołany. Nie możemy świętować, gdy nasze sąsiednie miasto pogrążone jest w żałobie, zaledwie kilka kilometrów dalej, powiedziała burmistrz Bettina Wrecke. No i jak wyżej? Nie możecie świętować, ponieważ żadne europejskie miasto nie jest w stanie być dzisiaj bezpieczne. Musielibyście przed takim festiwalem rozbierać ludzi do naga i sprawdzać, co wnoszą ze sobą na miejsce. A tego nikt nie jest w stanie wykonać. No ale spokojnie, moi mili, nie bójcie się. Lewica ma już rozwiązanie. To rozwiązanie przed godziną 15 podała, a dokładnie podał je dzisiaj przed 15, jak rzekłem, wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej SPD. Nie zgadniecie, cóż takiego zaplanował, jakież to rozwiązanie? Otóż powiedział, że należy wprowadzić zakaz posiadania noży. Nie żartuję, autentycznie. Niemiecka socjaldemokracja SPD zaapelowała o zakaz posiadania noży po ataku w Solingen. Dla mnie jest jasne, że nasze służby bezpieczeństwa muszą mieć więcej uprawnień, aby wykrywać takich sprawców na wczesnym etapie, zwłaszcza w przestrzeni cyfrowej, powiedział wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej SPD Dirk Wiese. W wywiadzie dla Rheinische Post mówił: musimy w końcu poczynić postępy w kwestii zakazów dotyczących noży. No jakiż to genialny pomysł jest, nieprawdaż? Że też nikt wcześniej na to nie wpadł. Przecież jeżeli powiemy terroryście, jakie to proste w ogóle, zobaczcie, jeżeli powiemy terroryście, którego działania są z gruntu rzeczy nielegalne, że nie może legalnie nosić noża lub broni palnej, albo legalnie wjeżdżać w tłum ludzi ciężarówką, no to on wtedy sobie pomyśli, ten terrorysta, że nie może przecież złamać prawa, nie? No i co zrobi? Nie dokona zamachu. No przecież. No zakazać tego. Trzeba wpisać, że to jest zakaz. Nie można dokonywać zamachów za pomocą nielegalnych narzędzi. Do tych narzędzi wpisujemy nóż. Rozwiązane. A na poważnie to sobie myślę, że spustoszenie, którego dokonała rewolucja francuska,
Spustoszenie, którego dokonała rewolucja francuska, a następnie bolszewicka i cały marksizm w głowach tej lewackiej hołoty, no to do tej pory mógł się wydawać w jakiś sposób możliwy do objęcia rozumem. No nie wiem, że byli źle wychowani, że freudyzm, że marksizm, że bolszewizm, że koniunkturalizm w końcu, że ojciec trzymał takiego pajaca całymi tygodniami w piwnicy, a matka nie dawała jeść, czy tam widelce były na łańcuchu w domu. No, myślę, że należy postawić jednak tezę, która graniczy z prawdopodobieństwem, że jest zupełnie odwrotnie. No dobrze, ale zostawmy jednak ten temat. Nie myślmy sobie jednak, że to, co dzieje się tam, w żaden sposób nas nie dotyczy. Przy takiej polityce jest to niestety kwestia czasu, zanim pierwsze zdarzenia tego typu mogą pojawić się u nas, no i musimy być na to gotowi. Tymczasem okazuje się, że Niemcy będą nas uczyć historii. Oto internet obiegła informacja, że władze Ministerstwa Edukacji Narodowej w kraju nad Wisłą zaakceptowały ostatnią część podręcznika dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych. Jest to podręcznik do historii, dotyczy on zagadnień związanych z wydarzeniami najnowszej historii oraz II wojny światowej do czasów nam współczesnych. I cóż takiego niepokojącego jest w tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało nowy podręcznik? No zupełnie nic, no poza tym, że został on stworzony nie przez polskich, ale pod wpływem i redakcją i solidną współpracą naszych niemieckich przyjaciół. Polskie dzieci będą się więc uczyły historii z podręczników pisanych pod bacznym okiem naukowców o troszeczkę, rzekłbym, innej wrażliwości polityczno-historycznej. Ta wrażliwość dała polskiemu narodowi się we znaki już podczas pierwszego i drugiego i trzeciego rozbioru. My dobrze wiemy, czym to pachnie. Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Tę wrażliwość bardzo dobrze znały dzieci protestujące we wrześni. Znał Drzymała, który musiał przestawiać swój wóz z miejsca na miejsce. Znamy też tę przyjaźń z historii nie tak odległej, bardzo współczesnej, gdy wzajemne poszukiwanie przyjaźni, wspólnych relacji tak nabrzmiało, że ponad naszymi głowami, a dokładnie na dnie Bałtyku, poprowadzili sobie rurę z gazem ciągniętym od Rosjan, całkowicie nas w tym procesie pomijając. No i mało kto pamięta, że ta rura zagrażała polskiemu portowi w Świnoujściu i spowodowała, że nie mogły, czy też nie mogą nadal wpływać do tegoż portu statki o dużej masie i niewielkiej wyporności. No bo inaczej by o tę rurę zahaczały. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, że czasy się zmieniły, że wojna minęła, że minęło 80 lat. Tak mówią na przykład przedstawiciele partii Szymona Hołowni. Ja jednak trochę pogrzebałem i sprawdziłem, jak sprawy mają się i miały w ostatnich latach. Najpierw zobaczymy, jak wygląda pierwsza strona opisująca skład redakcyjny, który wziął się właśnie za edukowanie historyczne naszych dzieci. Zobaczmy. Europa. Nasza historia, klasa 8. Od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych. Asmut Bruckmann, Krzysztof Gutowski, Friedrich Hunke, Aleksandra Kmak-Pamirska, Herbert Kohl, Jelko Peters, Brigitte Scholz, Helge Schröder, Grażyna Szolongowska, Piotr Szlanta, pod redakcją merytoryczną Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów w koncepcji z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytutem Międzynarodowych Badań Podręcznikowych imienia Georga Etkera w Brunszwiku, członek Stowarzyszenia Leibnica. Dziś nie miałem na to czasu, aby sprawdzić dokładnie dokonań każdego z tych historyków, ale myślę, że i do tego przysiądę. Bo oto, żeby było wiadomo, czego się czepiam, wejdźmy sobie teraz na stronę wydawnictwa szkolnego i pedagogicznego, które odpowiada za publikację serii podręczników do historii, gdzie czytamy taki oto opis. Podręcznik Europa, nasza historia, klasa 8, od II wojny światowej do współczesności, to kolejna część serii powstałej w wyniku polsko-niemieckiej współpracy wydawnictw autorów naukowych, koordynatorów i ekspertów. Poszczególne rozdziały są efektem dyskusji nad sposobem ukazania w podręczniku szkolnym spojrzenia na historię uwrażliwiającego różne punkty widzenia i różne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Każda lekcja rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami, które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. Niektórym lekcjom w tym miejscu towarzyszy mapa zatytułowana W tym samym czasie w Europie. Zaznaczono w niej wydarzenia, które rozgrywały się równolegle do opisywanych lekcji. Pozwoli to uczniowi na szersze spojrzenie na dany temat i uświadomi, że wiele procesów w historii toczy się obok siebie, nawet jeśli się ze sobą nie łączą. I teraz uwaga.
Szczególną rolę odgrywają tabelki, punkty widzenia, które prezentują różne spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat. Poszczególne rozdziały są efektem dyskusji nad sposobem ukazania w podręczniku szkolnym spojrzenia na historię, uwrażliwiającego różne punkty widzenia i różne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Moi mili, podręcznik dotyczy II wojny światowej, czyli bardzo newralgicznego i nadal rozdartego niczym rana punktu w relacjach polsko-niemieckich. Po co mamy uwrażliwiać 13 i 14-latków w kwestiach różnych podejść do prawd historycznych różnych narodów? Przecież to powinno być przedmiotem zainteresowania akademickiego. Uczeń na poziomie podstawowym powinien znać podstawową prawdę i tylko prawdę, a w kwestii II wojny światowej prawda jest następująca. Oto awanturnicy świata Niemcy napadają na Polskę 1 września 1939 roku, podpisawszy wcześniej tajny pakt z Rosją, która atakuje nas we wrześniu, 17 września tegoż samego roku. Tylko Niemcy podczas okupacji oraz na terytorium Generalnego Gubernatorstwa wymordowali w niewypowiedzianej wojnie niewinnych ludzi, a było ich ponad 6 milionów polskich obywateli. Ale przecież czytamy na stronie wydawnictwa kolejną rzecz. W podręczniku szczególną rolę odgrywają tabelki, punkty widzenia, które prezentują różne spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat. Jak rzekłem, różne punkty widzenia, więc za chwilę o tych punktach poinformuję i nie na podstawie jakichś moich przemyśleń, ale faktów. Zrobię to na podstawie raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kraju Nadwiślańskiego, który został wydany w roku 2009. Za chwilę dowiecie się więc, czego uczą o Polsce Francuzi, Niemcy, swoją młodzież. Najpierw jednak bardzo ważna informacja dla wszystkich tych, którzy myślą, że dobrodziejstwo płynące z podręczników polsko-niemieckiej historii pisanych w komitywie z Niemcami, jakby to było komukolwiek w ogóle potrzebne na etapie podstawowej edukacji, nie zostały nam podarowane. No bo w internecie już czytamy informacje, że Tusk, Tusk, Tusk. Otóż, moi mili, ta współpraca rozpoczęła się jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oto w latach 2016-2020 polskie Ministerstwo Edukacji dopuściło do użytku pierwsze 3 tomy podręcznika z tej serii przeznaczone dla uczniów klas 5, 6 i 7. Ostatnia część, przygotowywana w roku 2020, otrzymała jednak negatywną opinię. Mówimy tutaj o części dla ósmoklasistów, czyli dotyczących już bezpośrednio zagadnień drugowojennych. Więc negatywna opinia nie pozwoliła temu podręcznikowi przejść dalej. Negatywną opinię z 3 recenzentów wystawił tylko jeden. No i tak sprawa się rozmyła. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne wówczas w ogóle nie składało żadnego odwołania od tej decyzji. Nowy wniosek został złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej na początku roku 2024, kiedy już przejęła ministerstwo Lewica, ale tym razem wszystkie 3 recenzentki wydały ocenę pozytywną. No chociaż 2 z nich mówiły tutaj o aspektach językowych oraz jakichś błędach merytoryczno-dydaktycznych, więc dopuściły tę publikację w charakterze warunkowym. Jeszcze raz zaznaczam, że historia, chociaż nie jest w klasycznym rozumieniu nauką, bo nauka to matematyka, biologia, chemia, no ale historia jest przecież przedmiotem profesjonalnych naukowych badań i powinna dociekać prawdy i powinna uwzględniać wszystkie punkty widzenia, bo o to chodzi w historii, aby podawać fakty. Ale powiedzcie mi proszę, cóż to jest za wielkie odkrycie, że na tę samą wojnę i na te same zdarzenia każdy kraj będzie zapatrywał się trochę inaczej, co zaraz udowodnię. Dlatego też te subtelności i wrażliwości wynikające z historycznej prawdy i uwarunkowań politycznych powinny być przedmiotem zainteresowania akademickiego na poziomie studiów wyższych. Nie dlatego, żeby blokować dostęp do wiedzy i nauki, ale dlatego, że dziecko na poziomie podstawowym, jak sama nazwa wskazuje, nie jest w stanie przyjąć optyki dorosłego człowieka i politycznych niuansów rządzących światem. Bo jeżeli ktoś twierdzi, że nie istnieje coś takiego jak polityka historyczna, jest ogromnym głupcem, godnym pożałowania, wręcz kretynem. Ta polityka chociażby przejawia się w tym, że Niemcy są gumkowane od kilkudziesięciu lat jako sprawcy wszelkiego zła w Europie wynikającego z II wojny światowej. Po co więc docierają do dzieciaków z taką wiedzą? Do dzieci z podstawówek, 10, 11, 12, 13, 14-letnich. No po co? Ale skoro chodzi o wzajemne zrozumienie, no to rozumnym byłoby zadać pierwsze ważne pytanie. Otóż mam takie pytanie, tak się składa. Z jakich podręczników pisanych przez polskich historyków uczą się niemieckie dzieci w szkołach? Czy poznają naszą wrażliwość? Odpowiedź brzmi: niekoniecznie. Nie poznają. I nie uczą się.
Otóż w roku 2009, no jakiś czas temu, ale wątpię, żeby coś od tamtego momentu w niemieckiej polityce historycznej się zmieniło, przecież obserwujemy ją wszyscy. Nadwiślańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą. Autorzy raportu zauważają, że w niemieckich podręcznikach Polska jest traktowana marginalnie. Zgodnie z raportem te podręczniki zawierają jedynie krótką wzmiankę o ataku na Polskę w 1939 roku, a skutki wojny koncentrują się głównie na, uwaga, wypędzeniu Niemców i zniszczeniach na terenie Niemiec, podczas gdy straty ludzkie i zniszczenia w Polsce są tam całkowicie pomijane. Ponadto w podręcznikach występują nieścisłości, takie jak użyte sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Inny przypadek, cytowany w tym raporcie, dotyczy sytuacji, gdy nauczyciele polskiej szkoły w Antwerpii zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Flandrii w sprawie weryfikacji ilustracji w podręcznikach dotyczących II wojny światowej, na których przedstawiono nowoczesne czołgi niemieckie atakujące polskich żołnierzy wyposażonych w szable i jeżdżących na koniach. No i choć ministerstwo oczywiście Flandria jak, że zobowiązało się do reformy, tak, naprawimy, tak, tak, że stworzą grupę ekspertów z polskim udziałem, jak zaznaczono w raporcie, nie podjęto żadnych działań w tej sprawie. Francuskie podręczniki do geografii w szkołach średnich nie zawierają z kolei tematów dotyczących Polski wcale. Kiedy porusza się kwestie Unii Europejskiej i dzieci francuskie mają się uczyć kwestii związanych z krajami, z państwami, które należą do wspólnoty, jedynym nowo przyjętym państwem, które jest szerzej omawiane, to Słowacja, uznawana jako, uwaga, tygrys Europy Środkowej. Wybaczcie, znajomi ze Słowacji, no ale do tygrysa to wam troszeczkę jeszcze jak brakuje, nie? No ale w książkach francuskich od historii, gdzie się dzieci uczą, jesteście tygrysami Europy Środkowej. Tak to już jest poukładane. W dokumencie tym wskazuje się również, że brakuje jakichkolwiek informacji o czasach świetności Polski przedrozbiorowej, jak również o rozbiorach, udziale Polaków w II wojnie światowej oraz ich roli w wyzwalaniu innych krajów. Natomiast kwestia rzymska, wiem o co chodzi, jest przedstawiana w sposób tendencyjny i nierzetelny, z dominującymi informacjami o antysemityzmie i kolaboracji Polaków w czasie wojny. W odniesieniu do najnowszej historii dostrzega się natomiast minimalizację wkładu Polski w proces upadku komunizmu. No i teraz jeszcze raz. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej w kraju nad Wisłą jest w stanie podać nam dzisiaj liczbę szkół w Niemczech, we Francji, w których obowiązują podręczniki pisane przez polskich historyków, które uwzględniają historyczną czułość Polaków? Żeby jakiś poseł, na przykład PiS-u czy Konfederacji, się tym zainteresował, napisał interpelację do MEN-u, niech minister edukacji odpowie, z ilu podręczników napisanych przez polskich historyków przy współudziale niemieckich historyków uczą się obecnie dzieci historii w Niemczech, a jeżeli uczą się takiej niemieckiej historii, w ogóle niemieckie dzieci, no to czego tam się uczą o tej Polsce? Jestem ciekaw bardzo. Co tam się mówi o nas? Że co my jesteśmy? Słowiańskim motłochem? Że co? Że nie mamy historii przed II wojną światową? Że nie istnieliśmy? No właśnie, wątpię, że taki raport istnieje, ale posłów zachęcam serdecznie do działania, no po to tam jesteście przecież. Więc jeżeli myślicie, moi mili, że naszym współczesnym zadaniem jest interesowanie się wyłącznie polityką, zawracanie sobie gitary tymi wszystkimi pierdołami o partiach politycznych, kto w Konfederacji wystartuje na prezydenta, kto po Kosiniaku, Kamyszu podejmie władzę w Polskim Stronnictwie Ludowym, kogo dana partia wystawi na prezydenta, to obawiam się, że jesteście w błędzie. Okazuje się bowiem, że będziemy mieli znacznie więcej zajęć. Teraz już nie będziemy mogli się wymigiwać od rad szkolnych i trójek klasowych. Będziemy musieli ingerować w szkołach, do których chodzą nasze dzieci. Przecież z przymusu, nie? Bo jest obowiązek szkolny. Jeżeli będą się tam pojawiały treści niezgodne z prawdą historyczną i zasadami naszej cywilizacji, do których nauczania naszego potomstwa mamy prawo i nikt nie może tego prawa nam odebrać. Coś mi się wydaje, że nadchodzi zwariowany czas, a może już nadszedł, tylko w mniejszych miastach tego nie widać, w którym będziemy musieli również uruchomić tajne komplety we własnych domach, bo na edukację państwową od dawna nie możemy już liczyć. Dlatego razem z Moniką i kilkoma przyjaciółmi jakiś czas temu wymyśliliśmy pewną rzecz i otóż podejmiemy się kolejnego projektu, który będzie realizowany równolegle z Czuwajem i ruszy już niedługo. Będą to lekcje historii kierowane do młodzieży, w pełni udźwiękowione, bo myślę, że nikt po naszej stronie nie jest w stanie tego w takim tempie, jak my tutaj w Czuwaju, co już wam udowadniamy jakością, dynamiką pracy,
wykonywać lekcje dla młodzieży, tej polskiej i tej przebywającej obecnie z rodzicami za granicą Polonii, czy też dla Polaków mieszkających na dawnych terytoriach państwowych naszego kraju. Ale będziemy do tego potrzebowali waszego wsparcia w rozpowszechnianiu tych historycznych programów. No chyba, że chcemy się poddać, ale głęboko wierzę w to, że nie chcemy. Za chwilę na odchodne, ale najpierw kilka próśb i podziękowania. Jeżeli chcecie pomóc, to klasycznie. Czuwaj może się rozwijać dzięki wam. Od poniedziałku do soboty w okolicach godziny 9 puszczamy muzyczne wsparcie dla Czuwaja. Otóż leci sobie muzyka i możemy jej słuchać albo ją wyciszyć i pracować sobie dalej, a to wszystko będzie gdzieś tam ukryte na jakiejś zakładce, prawda? I dzięki temu oszukujemy algorytm YouTube'owy, który wysłał nam, przypomnę raz jeszcze, taką piękną tutaj niespodziankę. To jest taki przycisk. On się wprawdzie nie wciska w żaden sposób, sprawdzałem, ale to srebrny za 100 tysięcy czuwających. Taka robota na tyłach przeciwnika, bym powiedział. Więc, moi mili, możecie po prostu słuchać tego od poniedziałku do soboty. Wcześniej powiedziałem do piątku, czy do soboty, to nie ma znaczenia, bo do soboty od około godziny 9 rano i dzięki temu oszukujemy algorytm, bo on myśli, że w tam godzinach się tego bardzo dużo ogląda. Tymczasem zachęcam teraz do lajkowania i komentowania, przesyłania tego programu dalej za pomocą linka w mailach, czy też innych komunikatorach, SMS-ach. To wszystko wpływa na wzrost wyświetleń, no i ten algorytm, który nas tutaj tłamsi co jakiś czas, po prostu nie ma z nami w ten sposób łatwego zadania. A wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki wam. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał Marek Miśko Czuwaj, no bo to wszystko odbywa się dzięki waszemu wsparciu, bez was Czuwaja by nie było, no to możecie wejść w pierwszy komentarz i pierwszy opis tego filmu. Tam znajdują się wszystkie informacje, możecie postawić kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Wtedy wstaje się to wszystko naszym wspólnym dziełem. A przecież o to właśnie chodzi, żeby dawać ludziom nadzieję i otwierać oczy na wydawałoby się rzeczy błahe, ale ważne dla naszego istnienia. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Jest tak gorąco, że nie wytrzymam. No taki dzisiaj dzień. Ale moi mili, jeszcze postanowiłem się na chwilę skupić, bo i was zachęcam do tego. Bo to nie jest kwestia tylko wychowania. To nie jest kwestia podręczników i szkoły. To jest obowiązek każdego z nas. I wiem jako rodzic, jak bardzo jest z tym dzisiaj krucho i ciężko. Kiedyś pomagał nam w tym Kościół, pomagało harcerstwo. Dziś z obydwu tych wielkich instytucji pozostało niewiele, jakiś dawny blask tego, co do nas dzisiaj dociera. A co kiedyś świętowało triumfy i było naszym oparciem, również w kwestii wychowawczej. Mieszkam przy jednej z turystycznych ulic w Radomiu. Wczoraj trzech młodych chłopaków prowadziło późną nocą całkowicie pijaną 14-15-latkę powłóczącą nogami. Koledzy z firm ochroniarskich z kolei, którzy stoją dzisiaj na bramkach w znanych radomskich klubach, mówią wprost: współczesne młode dziewczyny nie mają żadnych reguł i żadnych zasad. W Radomiu też już jest sporo inżynierów, żebyście wiedzieli. Chodzą w dużych grupach po 20-30 osób. I z tymi właśnie inżynierami te młode kobiety co piątek wychodzą z najpopularniejszych klubów w tym mieście. A co dzieje się później, to nie wiemy. Zresztą, czy jest to do końca nasza sprawa? I oczywiście niech każdy wychowuje swoje dzieci jak chce. Jeżeli dziś nie troszczy się o córkę, to za chwilę będzie musiał się troszczyć i o córkę, i o wnuki. Różnokolorowe, chciałem powiedzieć, rzecz jasna, wnuki. Chociaż i w tych czasach szalonych nie jestem pewien, bo przecież moda na zabijanie niewinnych, którzy powstają w wyniku normalnej biologicznej zależności po chwili uniesienia, jest wielka. Natomiast problem ten może dotknąć nawet dobrze wychowane dzieci. Twoją, moją córkę. Przez ciebie, przeze mnie, przez twoją żonę, przez dziadków. Bo współczesna młodzież jest dziś pozbawiona wszelkich hamulców. To ja myślałem, że za moich czasów robiliśmy rzeczy nieroztropne, czasem nawet bardzo głupie. Ale patrząc na to wszystko, myślę, że nasza mądrość była przytłaczająco większa niż to, co widzimy dzisiaj. I oto nasze dzieci, które nawet chcemy dobrze wychować, idą przecież do tych środowisk. Muszą tam iść, bo uczą się w szkołach, chodzą na treningi, więc mogą być zagrożone. Musimy je na to przygotować, aby nie stały się takie jak one. Jak ta dziewczyna upita w trupa, prowadzona przez starszych chłopaków. Gdzie?
Nie wiem. I chyba nie chcę wiedzieć. I gdy spoglądam na to wszystko, żeby nie zostawiać was jakimś takim smutkiem i żalem, więc wczoraj, gdy spoglądałem na to wszystko z okna, przypomniała mi się wspaniała piosenka z czasów, gdy harcerstwo było jeszcze ostoją dla rodziców. Ba, było ostoją dla całego społeczeństwa, dla narodu całego, bo po to powstał przecież ruch skautingu. Posłuchajcie na koniec tych słów i zestawcie z tym, co dzisiaj widzicie dookoła, w parkach, późnym wieczorem. Jakie kiedyś wpajano młodzieży zasady. Bo takie były harcerskie ideały i kluczowe dla mnie jest jedno zdanie, które jeszcze powtórzę za chwilę. Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie. Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie. Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny. Śmiało zwalczaj wszelkie zło. Niech twym bratem będzie każdy. Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień. Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i list. Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie to wszystko, co cenniejsze jest niż skarb. Pośrodku sam generał Robert Baden-Powell. Rzeźbiony w drewnie, lilijki smukły kształt. Jest krzyża znak i orzeł biały jest w koronie, a zaraz pod nim harcerskich 10 praw. Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie. Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie. Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny. Śmiało zwalczaj wszelkie zło. Niech twym bratem będzie każdy. I świeć przykładem. Świeć. I leć w przestworza. Leć. I nieś ze sobą wieść, że być harcerzem chcesz. A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twej piersi, z dumą odpowiedz mu, taki noszą najdzielniejsi. Bo choć mało mam lat w tym harcerskim mundurze, Bogu, ludziom i ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę. Pomyślcie sobie teraz, czy wasze dzieci nastoletnie żyją tymi zasadami? Czy kiedykolwiek je słyszały? Czy kiedykolwiek powiedziałeś swojemu dziecku, nie zawiedź w potrzebie? Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Czuwaj!